Siemaneczko, z tej strony Miss Sims, a na waszych ekranach wyzwanie dziedziczenia. Słuchajcie, troszeczkę niestety tutaj spłukałam naszą rodzinę, co widzicie po finansach, i mamy po prostu biedę, ale zaraz wam pokażę dlaczego. Tutaj już poniekąd widzicie, co się zmieniło w pokoju dziewczynek, że doszły drewniane dekoracje, doszły nowe obrazy. Zobaczcie, tutaj w rogu umieściłam też nowe zabawki, dość takie nietypowe, ściągnięte z modów, także no nie są one spotykane w normalnej, standardowej tej rozgrywce. Jakieś miśki, nie miśki, zobaczcie, taki namiot jakby materiałowy, tam mamy taką jakby myszkę szydełkową, jakieś zabawki drewniane, bardzo mi się podobają. No ale to nie są jedyne zmiany, które tutaj poczyniłam. Jak widzicie, wykończyłam drugą łazienkę u góry, no i wydaje mi się, że po prostu no, wygląda rewelacyjnie. Niby nic nadzwyczajnego, ale jednak robi klimacik. Zobaczcie, tutaj mamy powieszone jeszcze szlafroczki, jakiś obrazek, półeczkę nad wanną. Tutaj mamy włącznik do światła, żeby oczywiście móc jakoś z tym światłem po prostu sterować. Zdecydowałam się ją o jedną kratkę pomniejszyć, dzięki czemu tutaj zyskaliśmy przestrzeń, którą gdzieś kiedyś może jeszcze po prostu zlokalizujemy. I słuchajcie, od razu oddzieliłam tutaj ten pokój. W zeszłym odcinku mówiłam wam, że i tak się gdzieś tam jeszcze pojawią inne dzieci, bo nie urodził nam się syn, że będziemy go potrzebowali, także od razu tutaj tą ścianę postawiłam, położyłam wszędzie podłogi, wszędzie pomalowaliśmy. No Kevin miał co robić, naprawdę. Jeżeli chodzi o dół, to jak widzimy, te również zostały położone podłogi. W kuchni chyba nic się nie zmieniło, oprócz tego, że położyłam te świeże banany, jakiś taki garneczek z miskami, awokado rozpoczęte, i tutaj dałam naszemu Kevinowi przyprawy, żeby mógł sobie spokojnie pracować, doprawiać tak jak lubi, tak jak chce, tak jak smaki po prostu poznał. Także tutaj dostał przyprawy, chyba jeszcze tutaj powiesiłam taką półeczkę z przyprawami, także przypraw w tej kuchni absolutnie nie może zabraknąć. Tu jak widzimy, dumne miejsce na nagrodę naszej Rosie, naprawdę zasługuje na to, żeby stać na piedestale, bo słuchajcie, no Rosie jest po prostu niesamowita. No i słuchajcie, powstał też, nadużywam słuchajcie, powstał też mini salon, do którego zaraz was zabiorę. U mnie, jak to nagrywam, jest dokładnie 28 marzec, więc jeszcze jest przed świętami Wielkanocy, dlatego stwierdziłam, że zrobimy sobie w Simsach Wielkanoc. Wy jak to oglądacie, to myślę, że to już jest kwiecień, jak nie dalej. Także mi wybaczcie małą obsuwę, ale tutaj po prostu zobaczcie, przygotowałam stół pod kątem właśnie Wielkanocy, zresztą nie tylko stół, wszystko zostało tutaj ozdobione na Wielkanoc. Zorganizowaliśmy, że to święto odbędzie się jutro, będzie kwiatowy króliczek, będzie poszukiwanie pisanek, wystawny posiłek, zaprosimy sobie gości i zrobimy sobie takie wspólne świętowanie Wielkanocy. Wprawdzie no w Simsach raczej Wielkanoc też powinna być wiosną, ale trudno, wiosnę już przegapiłam, a nie chcę już czekać, a taka impreza klimatyczna mi się bardzo spodobała. Jeżeli chodzi tutaj o naszą szklaną gablotę, czy jakby tutaj nazwać szklany ganek, to postanowiłam, że tutaj będzie duży stół na bardzo dużą ilość gości, żeby się wszyscy mogli swobodnie pomieścić. I zobaczcie tutaj, co nasza Rosie już przygotowała, już wam sobie zbliżę. Mamy tutaj już jajeczko, jakieś pomalowane jajka, taką gałązkę z jajkami, króliki, babkę udekorowaną i również babkę, chyba taką keksówkę po prostu. Myślę, że jesteśmy dość fajnie przygotowani. Tutaj mamy powieszone obrazy, jakieś zabaweczki dla dzieci. Wszystko tak, żeby naprawdę wyglądało, że tutaj od razu nie ma złudzeń, że to jest po prostu Wielkanoc. Zobaczcie, w rogu mamy tej króliczki. No, mi osobiście się podoba. Zaraz po Wielkanocy to wszystko sprzedamy i tutaj po prostu będą takie bardziej już wtedy neutralne te właśnie dekoracje. Kevin jest w pracy, my jesteśmy same z dziećmi. Jak widzicie, zmieniłam Rosie też ubiór i wydaje mi się, że naprawdę fajnie wygląda w zwykłych jeansach i w zwykłym t-shircie. Zresztą jak wybierałam jej ubranie, no to sprawa wygląda następująco, że Rosie wygląda dobrze prawie we wszystkim. No i nie było to dla mnie do końca zbyt łatwe. Co tutaj się z tobą dzieje, Zoja? Jesteś głodna czy coś? Ojej, nie za dobrze, to słuchaj, na dzień dobry już od razu mama ci tutaj przystawi do piersi, damy ci mleczka, żebyś mogła sobie w spokoju iść dalej spać, potem miałaś jeszcze słaby pęcherz i energię, także potem po prostu postarasz się zasnąć, także tutaj zajmiesz się sobą już sama, tylko początkowo mama chociaż właśnie da ci tego mleka. No i myślę, że może sobie tutaj usiądziemy i może sobie wtedy tutaj wyciągniemy nasze dalsze prace ręczne i będziemy sobie tutaj dalej wyszywali. Wydaje mi się, że to by w miarę dało radość naszej Rosie. Ej, patrzcie, teraz nam zalicza te interakcje. Ostatnio nam nic nie zaliczało. Dziwne są czasami te błędy, no ale trudno. Najważniejsze, że nam się udaje. Byś mogła tutaj tak sprawdzić, co u niemowlęcia, mogłabyś tutaj pobawić się z nią w akuku, pocałować na dobranoc i może dzięki temu uda nam się tutaj to zrobić. Poczekajcie. Już naprawdę niewiele nam tak naprawdę brakuje, także mam nadzieję, że się uda. Zobaczcie, ona usiada sobie na fotelu bujanym i ją karmi.
Ej, ale super to wygląda. Szkoda, że to jest taka rzadkość. To by było naprawdę super. Wtedy można byłoby powiedzieć, że ten fotel bujany w końcu by zyskał swoją funkcję. O, chyba się malutkiej odbiło. Także dobrze, jedzonko się przyjęło. No rewelacja. Patrzcie, jak Rosie dobrze wygląda, jak sobie tutaj ze swoją córeczką siedzi. Coś tu sobie opowiadają. Fantastycznie. Udało nam się. No to super. Udało nam się to zaliczyć. Potem położysz tutaj ją po prostu spać. Niech ona sobie spróbuje. Słuchajcie, przyszły rachunki w ogóle ponad dwa koła. A my niestety chyba nie mamy nic tutaj, żadnej roślinności na sprzedaż, także no oby tutaj Kevin przyniósł jakąś podwyżkę, bo inaczej będzie krucho z pieniążkami. Tu na dworzu jeszcze umieściłam taki bardzo mały szczegół, a zobaczcie jaki uroczy, farmę Biedronek. No czy to nie jest piękne? Jak ja to zobaczyłam, to sobie pomyślałam, o nie, to musi być koniecznie w naszym ogrodzie, nieważne ile kosztuje. Trochę kosztowało, ale to nic, na takie rzeczy nie jest mi szkoda pieniążków. Dobra, wy się połóż proszę, bo ja bym chciała, że dopóki nie ma Kevina, póki druga córka też fajnie śpi, to może uda nam się popisać. Chciałam, żebyśmy wyszywali, ale właściwie musimy się skupić tutaj na pisaniu. Także idziemy dalej. Czekajcie, tutaj jest pisz, napisz, wróć do pisania. Pomału zaczynam myśleć o powiększeniu naszej rodzinki. Słuchajcie, takie myśli nachodzą naszą Rosie. Zobaczymy, jak długo będę tutaj wokół niej. Oj, płacze malutka. Próbuj zasnąć, proszę cię, dasz sobie radę. Mama musi się teraz iść zająć po prostu też sobą, no bo fajnie, że tutaj poświęcamy całą uwagę naszym dzieciom, ale Rosie nie zapomina o swoich po prostu marzeniach. I póki dziewczynki śpią, w domu jest czysto, siadamy i piszemy. Myślę, że tutaj ona patrzy na tą swoją nagrodę, która przypomina jej o tym, co już osiągnęła. I myślę, że to tym bardziej ją to po prostu napędza, żeby tutaj pisać dalej, ale niestety, jak widzimy, pojawia się nam stres, który powoduje, że zaprzestajemy pisać. Szkoda, Rosie, naprawdę. No nie wiem, co wtedy byś mogła porobić. Dziewczynki śpią, jesteś głodna, to byś mogła właściwie sobie coś tutaj wyjąć z lodówki, coś sobie zjeść. Mąż przyjdzie, to na pewno weźmie się za gotowanie, bo jak wiemy, Kevin i tak musi gotować, żeby dostać awans w swojej pracy. Także na spokojnie my sobie tutaj coś zjemy, ale nie trzaskaj tak tymi drzwiami. Spokojnie, Rosie, złości naprawdę nie pasuje. Odblokowano etap pierwszy, wyciek z pieluszki. No cóż, czyli Emma będzie nas potrzebować. Musimy tutaj ją przewinąć, bo jak ma taki wyciek, to na pewno tutaj jest wszystko zalane. Zobaczcie. Zresztą widać, że naprawdę nieładnie pachnie. Także myślę, Rosie, że tutaj byś mogła od razu podejść, obudzić naszą Emmę, wziąć ją tutaj, żeby ona absolutnie nie leżała po prostu w tych swoich odchodach, bo jest to dla niej niezdrowe. Ej, to jest łazienkowy. Wybierz typ łazienkowa, nie uniwersalna, bo będziecie mi latać do góry. I uwaga, budzimy Emmę. Cześć Emmo, mam nadzieję, że obudzisz się w miarę dobrym humorku, ale niestety nadzieja matką głupich. Zobaczcie, ile ma złych interakcji. Zaraz się już tobą zajmiemy. Już cię tutaj mama bierze, poczekajcie. Zrobimy tak, nakarmimy cię piersią. Nie możemy tutaj cię przebrać. Nie wiem, może mam za blisko łóżeczka, wiecie? Zaraz zobaczymy, co tu się wydarzyło. Emma i Rosie bardzo się teraz przyjaźnią. Super, bardzo się cieszę. Zależy nam na przyjaźni z naszymi potomkami, także super. I uwaga, idziemy. Możliwe, że po prostu jedzenie było w tamtym momencie ważniejsze. Tutaj przebieramy śmierdzącą pieluchę. Patrzcie, jak Emma wesoło merda nóżkami. No nie ma się co dziwić. Na pewno się cieszę, że tutaj będzie już w końcu w czystych rzeczach sobie leżała. No i myślę, że moglibyśmy, wiecie co, właściwie to może dokupić po prostu te kojce. Chciałam powiedzieć, że moglibyśmy iść zanieść dzieci na dwór, ale bez sensu. Musimy dokupić te kojce, co mamy na dworzu, do ich tutaj pokoju. Sobie pozwolę skopiować, żeby dziewczynki nie tylko po prostu sobie leżały, ale żeby po prostu poznawały też przy okazji zabawki. Damy sobie tutaj właściwie w korytarzu. Nie widzę tutaj żadnego problemu. Przejście będzie, a przynajmniej tam nie zagracimy tak bardzo ich pokoju. O, niech są dwa inne. No i mogłabyś tutaj od razu wtedy właśnie posadzić naszą Emmę. Zobaczymy, jak jest, jeżeli chodzi o Zoję. Zoja potrzebuje się wyspać. To Zoja niech sobie w spokoju śpi. Emma się tutaj posadzi. Emma sobie będzie układała swoje klocki, czy tam będzie sięgała po swoje zabaweczki, a my postaramy się w tym czasie troszeczkę tutaj posprzątać, bo widzę, że tutaj ktoś zostawił tę miskę po tych płatkach i to nam śmierdzi. Ty, tak jak mówiłam, pobaw się zabawkami chwileczkę, popatrz na zabawki, może postaraj się zasnąć. Higienę masz słabą, czyli zmieniliśmy ci pieluszkę, ale potrzebujesz kąpieli, także zaraz się też tym zajmiemy. Słuchajcie, gra postanowiła być w końcu też dla nas łaskawa i w końcu Rosie straciła ten swój styl miłośniczki bliskiej więzi. No niby chciałam, żeby go miała, ale z drugiej strony byliśmy non-stop poirytowani tym, że ona ma za mało przyjaciół albo że wprost przeciwnie, ma ich za dużo i musi to przemyśleć. Także najważniejsze, ej, nie wierzę. Wiecie, co zrobiłam przed chwilą? Pomiędzy czasami mi się zapisywało, to weszłam w tryb budowania, przyniosłam tą miskę tutaj, żeby się jej pozbyć, kazałam Rosie ją pomyć i widzę, że jest kolejna.
No bez żartów w ogóle, co to ma być? Rosie, póki masz w miarę dobry humor, szybciutko idziemy tutaj napisać tą książkę. Dzieciaczkom nic nie jest, będziemy trochę tutaj na nie patrzeć, a chciałabym jednak, żebyś tutaj rozwijała swoje umiejętności. Napisz, wróć do pisania. Pomału zaczynam myśleć o powiększeniu rodziny. Wiem, że czytam wam to drugi raz, ale po prostu chcę, żebyście zrozumieli, co to dla nas oznacza, że pomału naszej Rosie budzi się potrzeba znowu powiększenia tej rodziny, a co za tym idzie, kto wie, może za jakiś czas ją zrealizujemy. Zobaczymy. Ja na razie patrzę na trochę sceptycznie, bo okej, dom zaczyna wyglądać coraz lepiej, ale jakoś tak nie czuję się jeszcze na siłach, żebyśmy tutaj mieli kolejnego dzieciaczka, żebym musiała po prostu ogarniać jeszcze jednego małego człowieczka. Nie lubię tej w ogóle grupy wiekowej, w której aktualnie są nasze bliźniaczki, bo tak naprawdę to jest taka grupa wiekowa, kiedy my nic nie możemy nimi robić. One leżą, wołają o jedzenie, no trochę takie lepsze noworodki. Wrócił Kevin z pracy, słuchaj Kevin, najpierw szybko skorzystaj z toalety, umyj koniecznie ręce i potem pójdziesz tutaj do swoich córek. Myślę, że na początku tutaj sobie przywitasz się może z Emmą, pocałujesz ją, potem obudzimy też Zoję, a potem no oczywiście poświęcimy trochę czasu tutaj naszej Rosie, no ale jednak chciałabym, że na dzień dobry od razu pierwsze co to myślisz o swoich małych bąblach, bo też oczywiście jesteś rodzinny, także myślę, że ty się ucieszyłeś z tego powodu, że wróciłeś, zarobiłeś bardzo mało, bo się trochę spóźniłeś do pracy. Kevin bardzo długo ogarniał z nami ogród, no i niestety są tego skutki, jakie są. Jutro wszyscy mamy wolne, dlatego, że mamy zaplanowaną tą Wielkanoc, pójdziemy szukać pisanek, może będzie gdzieś kwiatowy króliczek. Mam nadzieję, że w ogóle spędzimy miły dzień, zaprosimy dziewczyny, żeby z nami tutaj były, ale to wszystko już chyba w kolejnym po prostu odcinku, bo nie sądzę, żebym się tutaj zmieściła wszystko w jednym, no chociaż zobaczymy, różnie to czasami też bywa. Co się stało? Aha, maluchy chyba zasnęły. No dobra, no to chodź tutaj podejść wtedy do naszej Rosie i tutaj ją po prostu zagadaj, weź tak przechwalaj się w woalowany sposób. Nie, idź do córeczki. Zajmiemy się tutaj naszą Rosie w tym czasie, dopóki tam dzieci coś sobie śpią. Obejmij ją może, może te wyznaj jej nieprzemijającą miłość. Powiedz, że za nią dzisiaj tęskniłeś, że dobrze cię zobaczyć, Rosie, że wyglądasz pięknie w nowych ubraniach, w ogóle dom masz pięknie ustrojony już na Wielkanoc i tak dalej, i tak dalej. Bardzo tutaj staram się dbać o to, żeby oni naprawdę dobrze się czuli w swoim towarzystwie. I słuchaj, ja myślę, że jutrzejszy dzień zrobimy sobie właśnie jako uroczystość czystą kolację, żebyś mógł tutaj zdobyć swój punkt, ale jak widzimy, musisz rozpocząć przygotowanie jedzenia do swojej pracy, także tutaj od razu przyjdź, na dzień dobry mógłbyś wyrzucić zepsute jedzenie, no i polecimy z jakimś gotowaniem, słuchaj, weźmiemy sobie gotuj, ja chciałabym zobaczyć, czy jak weźmiemy wystawny posiłek, to też nam zaliczy, bo bym chciała, żeby on pomału tutaj ćwiczył. Nie wystawny posiłek, wybaczcie, miałam na myśli wykwintny posiłek. Chcę zobaczyć, czy takie danie nam też zaliczy, bo chciałabym, żeby on ćwiczył też tą umiejętność, bo jak na razie dość słabo ją mamy na drugim poziomie, także zaraz zobaczymy. Rosie tymczasem tutaj sobie, gdzie ty tam idziesz do góry? Aha, lecicie zobaczyć, co u maluchów. Ja bym chciała, żebyś ty pomiędzy też wydała tutaj wydawcy swoje wypocinki, które nie są oczywiście wypocinkami, bo jak wiemy, masz talent, także to naprawdę jest na pewno fantastyczna powieść. Ej, co tu się dzieje? Oni sami z siebie poszli, ja im chyba nie kazałam. Chociaż myślę, że wasze sprytniejsze oko na pewno wyłapało, czy tutaj kliknęłam, czy nie. Wydaje mi się, że nie, no ale no nie będziemy im bronili. Jeżeli mieli na to ochotę, to jak najbardziej niech robią sobie co chcą. Wstajemy, Rosie, nie ma już spania, halo? Pobudka, no kurczę, no nie chce wstać coś nam. Mam nadzieję, że tutaj się nic nie stało, że nic się nie zbugowało. Kevin poszedł tymczasem trochę posprzątać i bierze się za gotowanie. Ja pomogę ci troszeczkę Kevinie posprzątać, bo to by trwało i trwało, a całego dnia nie mamy. Zobaczymy, co ci zaliczy tutaj przygotowanie do pracy. Rosie, no wstawaj, no weź, bo zaczynam się o ciebie martwić. Pozwolimy sobie ciebie zresetować. Zresztą opcja resetu jest jedyną opcją kodów, który w tym wyzwaniu możemy używać. Sprzedaj wydawcy i idziemy wydać naszą poezję. Dziewczynki tutaj w miarę odpoczywają, ale z tego co widzę, to Emma jest naprawdę dość brudna, także ją obudzimy i potem od razu tutaj damy jej kąpiel z bąbelkami oczywiście, żeby się dość fajnie bawiła. Może dzięki temu humor podczas kąpania będzie lepszy. Jak ci idzie, pokaż? No super, widzimy tutaj, lubisz gotować w swojej kuchni. No Miss Sims ci tak wyposażyła w przyprawy i wszystkie inne rzeczy, że no aż grzech byłoby się tutaj nie czuć dobrze, ej. I uwaga, podajemy to jedzenie. Tak, zalicza nam to. No to super, to będziemy sobie to robili w ten sposób, dzięki czemu Kevin będzie ćwiczył też wykwintne gotowanie, bo ja bym chciała, żeby on się rozwijał po prostu w gotowaniu, a nie tylko w jedną stronę. Weźmiemy sobie wtedy tutaj też coś, może łosoś zapiekany w ziołach. Ej, ładnie to brzmi. Może od razu to jutro wystawimy na naszej Wielkanocy. Także fajnie naprawdę by było. Rosie, o, już idziemy dać malutkie kąpiel. Lubię na to patrzeć, bo tutaj zawsze fajnie tutaj ona dba o to, żeby, zobaczcie, maluchowi się nic nie stało. Położyła dodatkową
wanienkę, wyciąga swoją ulubioną gąbeczkę i tutaj maluszka szoruje. Także super, mamy też kaczuszkę, żeby ją troszeczkę zagadać. Ja się tak rozglądam trochę z niepokojem, bo u mnie jest dość późno, jest prawie 23, a ja sobie tutaj jeszcze nagrywam i moje psy ogólnie już śpią. Ale mój młodszy pies na każdy taki dźwięk tej właśnie kaczuszki w Simsach zawsze się budzi i zaczyna szaleć, także po prostu spojrzałam, czy się nie obudził, ale na szczęście na razie udało się i bez tego. Jesteś bardzo rozbawiona, bo to jest fajna, sympatyczna kąpiel. Widzimy za chwilę, ojej, higiena rośnie bardzo, bardzo powoli, ale na szczęście rośnie, tylko za chwilę znowu będziemy mieli wpadkę pęcherzową, więc ciekawe, czy to nie pójdzie na darmo. Potem bym chciała, żebyś może nakarmiła ją z butelki i wsadziła ją tutaj do łóżeczka, niech ona idzie sobie dalej spać. Kevin, czy ty już skończyłeś gotowanie? Pokaż jeszcze chwileczkę, bo myślę, że ty mógłbyś się potem zająć po prostu Zoją, żeby troszeczkę tutaj naszej Rosie, no po prostu ją odciążyć, żeby ona się tym nie zajmowała sama, no bo myślę, że to też nie jest dla niej jakoś super najłatwiejsze. Cały dzień była z maluchami i po prostu może być też zmęczona. Schowam łososia na razie do lodówki, zobaczymy, czy jesteś przygotowany do pracy. Tak, jesteś przygotowany, także tym bardziej tutaj lecimy zająć się naszą drugą córeczką. Weźmiemy sobie teraz tak, że na dzień dobry właśnie to ją nakarmimy, bo to jest najważniejsze, żeby nasze dzieciaczki przypadkiem nie zostały nam zebrane z powodu niedożywienia. Potem, jak widzimy, będziemy mieli tutaj problem z wyciekiem z pieluszki, więc pójdziemy też zmienić jej pieluchę. No a potem może uda nam się jeszcze ją wykąpać, no bo jest dość późno, ale jednak myślę, że gdybyśmy ją wykąpali, to na pewno lepiej by się jej po prostu spało. Patrzcie, jak fajnie tutaj nasza córka do nas pasuje swoim ubiorem. Jest tak samo na żółto-biało ubrana jak my. Myślę, że to może nawet nie być przypadek. Może Rosie to robi specjalnie, żeby jej córeczki były trochę do niej podobne. Ej, no wkładaj tutaj już spać Emmę, niech Emma idzie spać. Już dzisiaj, jeszcze buteleczka na dobranoc, żeby nie szła spać głodna, żeby się tutaj ładnie odbiło. Rosie naprawdę dba o nią jak tylko może, także bardzo się cieszę. I teraz dopiero kładziemy tutaj spać. No tutaj też by mogła, ale wolałabym, żeby jednak w nocy spały one w swoich po prostu łóżeczkach. Super, udało nam się ją przebrać w piżamkę, kładziemy. Tu ewentualnie możemy jeszcze ją pocałować, albo wiecie co, opowiedzmy jej bajkę na dobranoc. Dzisiaj pomóżmy jej trochę zasnąć. Mama się tutaj z nią, będzie nią opiekowała do samego końca, także tutaj jeszcze opowie jej bajeczkę, żeby spróbowała zasnąć, bo może tak po prostu pójdzie nam łatwiej. Przewiniemy tutaj małą w tym czasem, może spróbujemy ją wykąpać, żeby na jutro dziewczyny były obie czyste. Także myślę, że tutaj chwileczkę nasz Kevin poświęci czasu i dopiero potem położy do łóżeczka Zoję spać i potem dopiero sam też się położy. Biedny miał długi dzień, ale dał sobie on po prostu radę. Słuchajcie, ja nie chcę tego odcinka robić takiego krótkiego, także myślę, że spotykamy się rano, gdzie pomału rozpoczniemy przygotowania po prostu do naszej Wielkanocy. No i słuchajcie, nastał wielkanocny poranek. Jak widzimy, nasi tutaj Simowie ogarniają na szybko swój ogród. Trochę udało się naprawdę zarobić, na szczęście, bo trochę się obawiałam o przyszłość tutaj naszej rodzinki. Także najważniejsze bezpieczeństwo finansowe znowu jest zachowane. Za ciepłego prawa chodź, Rosie, jak skończysz podlewać, to przecież tutaj ładnie opłacić wszystko. Poczekajcie, opłać rachunki. O, widzimy, pojawia się już tutaj szukaj pisanek. Spróbujemy. Powiem wam też, że na szybko dodałam tutaj byle jakie krzaki, żebyśmy mogli tutaj szukać pisanek, bo tylko właśnie w takich miejscach można to robić. Zaraz zobaczymy, czy coś nam się tutaj uda znaleźć. No dziewczynki są na razie na to niestety za małe, ale to nic. Myślę, że my tutaj będziemy sami się doskonale bawili. Płacimy wszystko i zobaczymy, czy gdzieś tutaj w naszej skrzynce są pisanki, ale niestety nie. Idziemy zobaczyć, czy tutaj w tym krzaku, oby chociaż jedna się znalazła. Udało się. Znaleźliśmy pisankę. Szukamy oczywiście dalej. Mam nadzieję, że tutaj coś jeszcze znajdziemy. Rosie, uwaga, uwaga, coś tutaj chyba mamy. Zaraz zobaczymy. Patrzcie, jakie piękne, ej. No rewelacja, Rosie, bardzo się cieszę. Dzieci tutaj je oczywiście postawimy dzisiaj, żebyś mogła na nie patrzeć i je podziwiać. Twoje pierwsze pisanki w twoim pierwszym własnym domu z twoją tak naprawdę rodziną. Myślę, że to będzie dobry moment, żeby zorganizować tutaj, no wiem, że jest ósma, ale chciałabym, żeby to było w formie kolacji, dlatego, że tutaj nasz, jak widzimy, Kevin ma takie zadanie, także pozwolimy to sobie właśnie zrobić przez zorganizowanie uroczystej kolacji. Nie wiem tylko, czy goście wtedy już przyjdą, bo jest dość stosunkowo wcześnie. Zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Zaplanuj wydarzenie towarzyskie. Uwaga, uwaga, próbujemy do nich zadzwonić.
zaraz po tym, jak to się troszeczkę uporamy z tymi roślinami, no odchwaszczanie nadal nie działa, także sobie to po prostu odpuścimy, Kevin, nie przejmuj się tym, idź tutaj, poszukaj pisanek, mam nadzieję, że znajdziesz i będziesz od razu miał lepszy humor, że udało ci się też tutaj odszukać, niestety nie, bo to już wszędzie poszukała Rosie i chyba nawet nie można szukać, zaraz zobaczymy, tutaj spróbujemy, to miejsce zostało już przeszukane, no wiesz ty co, wszystkie mu odnalazłaś, biedny, teraz żadnej nie znajdzie, ale chociaż to by się udało, co my tutaj mamy, wystawny posiłek i zaprość gości. Dobra, za chwilę zaprosimy do spędzenia czasu na tej parceli. Weźmiemy to sobie oczywiście. Poczekaj. Tymczasem otwiera nam się tutaj ten panel i my musimy mieć, poczekajcie, kolację czy coś takiego. Impreza przy basenie, uroczysta kolacja. Dobra, niech jest. Proszę bardzo, zapraszamy. Chodźcie od razu. Gospodarzem oczywiście jest Kevin i Rosie von Bio, a naszymi gośćmi będą. Wiesz co, na tej kolacji moglibyśmy właściwie zaprosić twoją rodzinę, a dopiero tutaj na prawdziwy wieczór zaprosimy dziewczynę, żebyśmy mogli spędzić razem Wielkanoc, także tutaj weźmy sobie wszystkich z nazwiskiem cena. No właściwie dziewczyny, jakbyście chciały, to też przyjdźcie, nasz dom jest zawsze na was otwarty, żeby potem nie było, że tutaj kogoś pominęliśmy, także chodźcie, chodźcie. No i Emma, Zoja, niech też są naszymi gośćmi. Żywieniowiec nie jest nam potrzebny, spotykamy się u nas w domu, także uwaga, zapraszam. Zoja zdołała wepnąć sobie palec do nogi, do buzi. Zoja, tak nie wypada się zachowywać. Mamy teraz tak, przygotuj sałatkę ogrodową. Chodź, Kevin, to będzie twoja rola, tylko znajdź sobie najpierw tą pisankę. Także spróbujemy tutaj od razu, proszę bardzo, przygotować sałatkę ogrodową. W czym to w ogóle będzie? Poczekajcie. Weźmiemy sobie może po prostu wygotuj. Ej, w lodówce też można szukać pisanek. Pierwszy raz to w ogóle widziałam. Jestem w szoku. Zobaczymy, czy tutaj będzie gdzieś sałatka ogrodowa. Niech Simowie zatańczą w tym samym momencie. My nawet nie mamy radia, moi mili. Na szczęście potrzebujemy tylko srebra w tym wszystkim, bo byśmy nie dali rady. To wiecie co? Właściwie nie będziemy gotowali. My mamy dość jedzenia. Po prostu zrobimy sobie tak, że więcej opcji. Otworzymy sobie tutaj naszą lodówkę, położymy coś i zawołamy gości na wesele. I wydaje mi się, że to... Na wesele. Co ja dzisiaj gadam? Na posiłek. I wydaje mi się, że to powinno nam tutaj od razu zapewnić tak naprawdę srebro. Nie ma co przesadzać, tyle nam wystarczy. Uwaga, uwaga, znaleźliśmy na szczęście pisankę. Bardzo się cieszę, bo inaczej byłoby naszemu Kevinowi przykro. I uwaga, zaprosił nas i... Ej, my mamy złoto. Czy to nam od razu wtedy tutaj zaliczy? Kurczę. Za dobrze nam poszło, Kevin, ty zdolniaku, nie o to nam chodziło. O nie, mamy też inspekcję. No nie, no, pójdziemy ją oczywiście przywitać. Chodź, Kevin, zostaw na razie talerz. Może spróbujemy ją przekupić. Chociaż właściwie ona powinna teraz sprawdzać plany działania, czyli powinna sprawdzić zielone ogrodnictwo, ale ej, my mamy szklarnię dość dużą. Także mam nadzieję, że tutaj nam się uda bez przekupywania jej. No ale no cóż, no porozmawiajmy z nią chwileczkę. Tymczasem, zobaczcie, siadamy do naszego wielkanocnego stołu. Zależało mi, żeby to było takie właśnie fajne, klimatyczne. Mam wrażenie, że nam się tutaj udało. Śpiewaj o święcie Wielkanoc z Melody. Za chwilę zagadamy Taylor, która jest chyba smutna, a mi jest chyba przykro, bo wydaje mi się, że nikt nie przyszedł z rodziny Marcela. Zobaczcie. Chyba nikogo nie ma. Chociaż nie, poczekajcie, tutaj chyba ktoś szedł. Momencik, momencik, zaraz zobaczymy. Skończę rozmawiać z tą panią. Zobaczcie, ktoś przyszedł. Za szybko chciałam ich skreślić. Przyszedł jego przyszywany chyba brat. Także tutaj od razu podziękujemy mu za przybycie. Ożywioną osobistą rozmowę z nim zrobimy. Moglibyśmy tutaj jeszcze coś mu może podarować na Wielkanoc. Wygłupy, poczekajcie. Rób zabawne miny, czemu by nie. My tymczasem tutaj sobie porozmawiamy trochę z dziewczynami. Mam wrażenie, że cieszymy się z pierwszych wspólnych świąt w nowym mieście, że jesteśmy szczęśliwe, że mimo wszystko żeśmy się przeniosły z innego miasta, to nadal mamy siebie i nadal tutaj udaje nam się w miarę przyjaźnić, mimo tej waszej urazy do mnie, którą jak widzimy cały czas gdzieś tam sobie pielęgnujecie, ale którą ja po prostu postanowiłam teraz już dość tak ignorować. Widzę też, że dziewczynki są smutne, ale właściwie to by mogły po prostu postarać zasnąć, bo są po prostu śpiące i do tego my nie jesteśmy im potrzebni, niech one sobie odpoczną, a rodzice niech tymczasem tutaj sobie porozmawiają ze swoimi bliskimi, niech spędzą troszeczkę takiej Wielkanocy razem. Szkoda, że to jest jeszcze nasza taka pierwsza właściwie nieświadoma Wielkanoc naszych dziewczynek, że one nie rozumieją, o co chodzi, nie mogą jeszcze świętować, cieszyć się na króliczkę, szukać pisanek, ale to nic. Mam wrażenie, że i tak czują, że coś tutaj się fajnego dzieje. Zobaczcie, nie daliśmy im mu w łapę, a dostaliśmy i tak pochwałę i nasze rachunki będą niższe, także super, bardzo się cieszę, dobra robota. Myślę, że tutaj nasz ogród został po prostu doceniony, bym się zdziwiła, gdyby było inaczej.
tutaj rozmawiamy sobie z Sydneyem, zdobyliśmy odczucie, także super, bardzo się cieszę. No niestety nam tego raczej nie zaliczy, bo mamy już wyżej niż srebro, także nie wiem, co będziemy musieli zrobić, ale słuchajcie, nieważne, jest i króliczek, ej, ale rewelacja. No nie wierzę, kurtuazyjne powitanie. Rosie, szybciutko, ty też musisz go poznać. Dodamy go sobie do grupy, bo ja bym bardzo chciała, żebyśmy go zaprosili do góry, żeby nasze dziewczynki go zobaczyły, bo myślę, że to jest coś po prostu dla nich niesamowitego, że udało nam się tutaj zdobyć naszego króliczka. Poczekajcie, zrobimy teraz sobie tak. Więcej opcji działania dodaj do grupy i szybciutko lecimy z nim do góry. Dziewczyny śpią, ale obudzimy je chociażby na chwilkę, żeby tylko to po prostu zobaczyły. Chodź, Rosie, pomóż troszeczkę Kevinowi. Zostaw na razie króliczka. Chodź, obudź dziewczyny. Dziewczynki, wstawajcie. Coś niesamowitego. Prawdziwy kwiatkowy króliczek do was przyszedł was odwiedzić. Zobaczcie, Kevin, szybciutko. Chociaż ty obudź dziewczynki. Niech tutaj widzą królika. Wow. O, zobaczcie, królik się cieszy na ich widok. Myślę, że tutaj dziewczyny jak wstaną, będą miały wrażenie, że dalej chyba śpią. Że to się chyba nie dzieje naprawdę. O, super, rewelacja. Ona jest dość zezłoszczona, ale to nic. Nam chodziło tylko o to, żebyście po prostu go tutaj zobaczyły, bo myślę, że to warto jest zobaczyć na żywo. Czy nam tutaj coś zaliczyło? Nie, dlaczego nie? Aby wziąć udział, wykonuj przyjazne interakcje. Okej, dobra, spróbujemy tutaj wykonywać, żeby nam to zaliczyło. Poczekajcie, bierzemy sobie więcej przyjazne. Może plotka, może zdrać sekret troszeczkę tutaj. Potem weźmy sobie coś dalej. Wszystko tylko nieromantyczne. Bardzo cię proszę. Weźmy sobie może przechwala się posiadaniem, nie, ale pogawędka, poznaj go, dowiedzmy się czegoś o kwiatkowym króliczku, pokażmy mu może zdjęcia, tej chwileczkę po prostu z nim porozmawiajmy. O, znowu jest zazdrosna. Nie masz powodów, Rosie, uspokój się naprawdę. Nie pozwalaj sobie na takie wybuchy, bo szkoda tutaj tego, żebyś sobie niszczyła po prostu Wielkanoc. Kwiatowy króliczek i Rosie przyjaźnią się bardzo i wypełniliśmy tutaj te postanowienie właśnie wielkanocne, także super, bardzo się cieszę. Dziewczynki, mam nadzieję, że tutaj widzicie tego króliczka i jesteście po prostu zachwycone. Rodzice stanęli na rzęsach, żeby on tutaj do was przyszedł, także mam nadzieję, że tutaj widzicie. Uśmiechnij się do Sima o imieniu kwiatkowy króliczek, ty też może tutaj szczebiocz do niego, zobaczcie, one mogą nawet go zagadywać. No coś po prostu rewelacyjnego. Także jak najbardziej tutaj próbujemy. Pierwsi goście nam się pojawia, także no mam wrażenie, że nasze dzieciaczki naprawdę żyją sobie fantastycznie. Zresztą pokażę wam coś jeszcze, co ostatnio odkryłam, że dziewczynki tutaj, ponieważ mają tak blisko łóżeczko, mogą sobie szczebiotać do siebie nawzajem i to jest po prostu przeurocze, że już tutaj na tym etapie możemy próbować nawiązywać ze sobą, zobaczcie, relacje. I tak się właśnie tworzy więzi bliźniacze, także super. Tu sobie rozmawiamy z tym króliczkiem. Poznaliśmy jego cechę, że jest on wesoły. Zaliczyliśmy od razu tutaj to na wszystko, na fantastycznie. A jeżeli chodzi o Kevina, też zobaczcie. Także super. Bardzo się cieszę. Mam wrażenie, że ta ich pierwsza wspólna Wielkanoc jest naprawdę po prostu udana. Dziewczynki są już chyba zbyt zmęczone, to niech próbują sobie jeszcze chwileczkę się tutaj zdrzemnąć. Najważniejsze, że udało nam się im pokazać króliczka, bo bardzo nam na tym zależało. Tutaj sobie... O! Przyszła też Savanna. Savanna jest chyba, mi się wydaje, naszą przyszywaną mamą tak naprawdę. Także lecimy też ją oczywiście tutaj zagadać. Moglibyśmy tutaj, widzę, że są jakieś tam romantyczne, ale mówię, ja cały czas zakładam po prostu, że nasz Kevin był w jakimś takim domu opiekuńczym i że tutaj oni są po prostu jego jakąś tam przyszywaną rodziną i tak po prostu jest dla mnie lepiej z takim założeniem sobie grać. Ja też, że chciałabym, żebyś ty też ją poznała, tą Savannę. Także zostaw na chwileczkę dziewczynki i chodź tutaj, przywitaj się z nią, no bo jednak jakby nie było miło byłoby, gdybyś poznała rodzinę Kevina, bo znając jego rodzinę wiesz z czego się wywodzi, wiesz co przeżył, no i chociaż mniej więcej poznajesz ludzi, którzy gdzieś tam w pewnym etapie jego życia byli dla niego po prostu ważni. Zdobyliśmy nagrodę, tak jak mówiłam, pewnie nam tutaj tego nie zaliczy, bo żeśmy wystrzelili wyżej, ty parcie zaliczyło. Ej, no to rewelacja, bardzo się cieszę. Przygotuj 3 rodzaje wspaniałych potraw, osiągnij 4 poziom kariery kulinarnej, spokojnie, z tym sobie damy radę. Skończyło się nasze święto. Myślę też, że pomalutku tutaj skończymy sobie ten odcinek. Niech oni sobie tutaj zostaną z tą rodziną Kevina, niech sobie spędzą trochę czasu, potem trochę ogarniemy ten dom, gdzie tu jest bałagan, zajmiemy się naszymi dziewczynkami i tak naprawdę ten dzień będzie się też dla nas pomału kończył. Słuchajcie, bardzo wam dziękuję za wspólną Wielkanoc. Pewnie u was już jakoś w kwietniu, czy tam nawet w maju, ale to nic. Najważniejsze, że była i do usłyszenia już w przyszłych odcinkach.